Cześć, witam na kanale Przemów w terenie. Na wstępie chciałbym pozdrowić Przemka i Piotrka z kanału Szpejtech. Gratuluję 2000 subów. Nadzieję mam, że też kiedyś mi się uda. Na kanale Szpejtech powstał konkurs, w którym trzeba przedstawić swój element EDC. Ja na potrzeby tego filmu przedstawię Wam Lettermana Rev. Jest to mój pierwszy multitool. Zapraszam. Zobaczmy teraz, co oferuje model Rev. Po otwarciu uzyskujemy duże, wygodne kombinerki, obcinacz do drutów, bardzo wygodny, po jednej stronie, otwieracz do paczek, śrubokręt płaski mały, linijka, po drugiej stronie pilnik, otwieracz do konserw, jak i też otwieracz do butelek z kapslem. Śrubokręt krzyżak typu Phillips oraz śrubokręt płaski duży. Tak wygląda multitool. Po złożeniu wszystkiego możemy jeszcze uzyskać nóż składany. Największą zaletą tego noża jest fakt, że jest blokowany. Dzięki temu przy prostych pracach nie ma dyskomfortu, że się zamknie, złoży. Spełnia swoją funkcję, tnie. Przyniosłem kilka pomocnych akcesorii, dzięki którym zobaczymy zastosowanie codzienne tego multitoola. Co można powiedzieć? Kombinerki, oprócz dokręcania jakichś nakrętek, śrub, może się przydać przy wyciąganiu czegoś z ogniska, czegoś nagrzanego. No tak, to każdy wie. Na deserce przygotowałem kilka wkrętów. Pokażę, jak wygodna jest praca. Tak samo tym śrubokrętem, w tym momencie krzyżak, jak i śrubokrętami płaskimi tak samo operujemy. Jakie to możemy mieć zastosowanie i przydatność? Przykładowo obluzowana śruba w pile. Niebezpiecznie, w chwili możemy dokręcić. Zamek chowamy do środka. Nie mam przy sobie żadnej paczki, ale testowałem, otwierałem paczkę kurierską. Otwiera ostre. Zastosowania otwieracza do butelek nie będę tłumaczył. Każdy wie. Na przykładzie tej bezalkoholowej lemoniady. Przydatne na co dzień. I na orzeźwienie. Innym zastosowaniem codziennym śrubokrętów może być taka oto obejma, która się czasami często zdarza w samochodach. Będziemy w stanie czy wymienić, czy poprawić luźny wężyk, czy przewód. Często przewód od chłodnicy gdzieś uszczelnić. To pokazuje, że taki multitool może być przydatny przy lekkich pracach przy samochodzie. Nożyk ostry, na przykład jakbyśmy chcieli zrobić lejek. Lejek, aby dolać jakichś płynów na przykład w samochodzie. Jesteśmy w stanie teraz dolać jakichś płynów, nie rozlewając na boki. Pokazuje, że nóż jest ostry. Używam go już prawie rok. Nie. Odłóżmy na bok. Nie mam przy sobie żadnego innego składanego noża typu folder, tak aby móc porównać go. Przy sobie jedynie wziąłem Morę i otwieracz do czołgów Schreida model 37. Całość otwarta jest mniej więcej wielkości jego ostrza. Wykorzystując krzesiwo, które mam wraz z nożem Schreid, zobaczymy, czy krzesie iskry. Tu jest takie fajne wcięcie na końcu ostrza. Zobaczmy. Poradzi sobie. Tak jak mówię, przy prostych pracach, jak znalazł. Zachęcam jeszcze do obejrzenia na koniec prezentacji ze zdjęciami.